Na początek pewna rada. Oto przedstawiciel uśmiechniętej Polski. Uśmiechniętej Polski na wczorajszej miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Niekontrolowana agresja, czyli coś, czego wszyscy powinniśmy się wystrzegać i unikać. Człowiek, który nie jest w stanie skontrolować swoich emocji, może być bardzo niebezpieczny. W tym przypadku zaatakował posła. Jeżeli natomiast swoje życie podporządkowuje politycznemu zegarowi i to on, ten zegar, determinuje jego zachowania, może być niespełna rozumu i rzeczywiście zrobić komuś krzywdę. Być może ma to związek z tym, że ten konkretny egzemplarz, jak widać, nie używa głowy do celu, w którym Pan Bóg głowę stworzył. Całkiem prawdopodobne, że ma to podłoże psychiatryczne. A teraz z kronikarskiego obowiązku. Wydaje mi się, że ten facet używa głowy chyba po raz pierwszy. Ten cios wykonuje się górną częścią kości czołowej, prawie na styku z kością ciemieniową, a nie samym czołem. Uderzenie czołem, kiwając głową jak dzięcioł, może doprowadzić do chwilowych zaburzeń psychomotorycznych u wyprowadzającego cios, albo przy złych obliczeniach po prostu uszkodzimy sobie nos. Człowiek w odróżnieniu od dzięcioła nie ma żyroskopu pod czaszką. Uderzenie głową powinno więc przypominać tryknięcie barana. I stąd się ono po prostu też bierze. Człowiek obserwuje zwierzęta i zawsze to robił. Wyprowadza się takie uderzenie nie siłą mięśni, szyi, czy też samej głowy, ale pleców, ramion i nóg. Właśnie. Nie wiem w ogóle, po co o tym Państwu mówię. Tak po prostu pomyślałem, że warto o tym wiedzieć. Jednak w takiej sytuacji nigdy nie skracamy dystansu. Pamiętajcie, agresora trzymamy w bezpiecznej odległości. Ale nie o tym będzie dzisiejszy program. A powstają one, jak dobrze wiecie, tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu. Zaangażowaniu mecenasów, którym dziękuję za dotychczasowe wsparcie. Bez Was to wszystko by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami wszystkiego tego unieść, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Jeżeli ktoś z Państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić wykonywaną mi tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Zajęcia były prowadzone w jednej z warszawskich prywatnych katolickich szkół przez mojego serdecznego przyjaciela Piotra Szalatego. Pełna sala młodzieży oraz wychowawców. I wiecie co? Nikt nawet nie drgnął. Wszyscy słuchali i obserwowali z ogromnym zaciekawieniem. Dowiedzieliśmy się, jak poprawnie reagować w sytuacji zagrożenia terroryzmem. Takim terroryzmem chociażby, jaki miał miejsce niedawno w centrum handlowym pod Moskwą. Dlaczego ludzie giną w takich sytuacjach? Mam na myśli skalę. Ponieważ, jak mówią zawodowcy, bagatelizują oni współczesne zagrożenia i myślą, że żadna przykrość i tragedia nigdy ich nie spotka. A Polski to już w ogóle nic nie spotka. Nic. Nic złego nas dotyczyć przecież nie może. Analizy zachowań opracowane na przykładach sytuacji z całego świata pokazują, że ofiarami są najczęściej ci, którzy nigdy nie mieli do czynienia z żadnym kursem, filmem, szkoleniem. No te osoby najczęściej tracą po prostu życie. Ludzie nie wiedzą, co robić, gdy do kina, galerii handlowej czy na koncert wejdą uzbrojeni napastnicy i zaczną strzelać. Nie wiedzą, co robić, gdy wybucha bomba. Jedna, druga i kolejne. Nie wiedzą, jak rozchodzi się fala uderzeniowa, że przybiera ona kształt odwróconego stożka, co jest istotne przy skrywaniu się przed takim uderzeniem. Nie znają podstaw udzielania pierwszej pomocy. Nie wiedzą, co zrobić, gdy nagle zabraknie prądu i to nie przez jakąś małą, chwilową awarię, ale długotrwałe obciążenie linii wysokiego napięcia, które w Polsce są w stanie katastrofalnym lub po prostu działanie terrorystyczne. W końcu nie rozpoznają podstawowych sygnałów syren alarmowych, a jeżeli je słyszą, niemal zawsze bagatelizują.
Kiedy w zakładach pracy, szkole czy korporacji prowadzone są szkolenia ewakuacyjne, symulujące pożar, atak terrorystyczny czy wyciek gazu, większość uczestników zamiast uczyć się, obserwować i wyciągać wnioski, robi sobie klasyczne polskie podśmiechujki. Bacznie obserwuję sytuację, która dzieje się dookoła nas. Uważam, można się z tym oczywiście zgodzić lub nie, że robi się coraz mniej ciekawie. Sądzę, że konflikt może rozprzestrzenić się na Polskę. W jakiej skali i w jakim zakresie, tego nie wiem. Czy nadejdzie on ze wschodu? Może. Czy przybierze charakter globalny i iskra wyjdzie z Bliskiego Wschodu? Bardzo prawdopodobne. A czy gdy o tym mówię, to jestem ukraińskim szpionem? Spotykam się z takimi zarzutami, najczęściej anonimowej, niewielkiej grupy przypadkowych internautów, na szczęście bardzo, bardzo małej. Ale mam na tyle rozumu, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby nic sobie z tego nie robić. Nie robić sobie nic z opinii, ocen i porad osób, które nie mają na tyle odwagi, aby się przedstawić przy formułowaniu zarzutów. Bo co innego, kiedy ktoś napisze: brawo panie Marku, fajnie, no tutaj nikt by nie oczekiwał, żeby ktoś się przedstawiał. Ale jeżeli kogoś obrażasz, stawiasz mu poważne zarzuty, na przykład o agenturalność albo wpływy rosyjskie czy ukraińskie, no to zapraszam do dyskusji. Ale dyskusję można prowadzić z kimś, kto ma imię i nazwisko. Bo nie wiemy, kto siedzi po tamtej stronie. Może to być pryszczaty 14-latek, albo po prostu jakiś zaangażowany troll działający w tej czy innej instytucji. Uważam, że Rosja nie ma interesu w eskalowaniu tej wojny i chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, żeby nikt już więcej nie pisał z tego grona niewielkiego, ale jednak osób, że mówiąc o wojnie, mówiąc o niebezpieczeństwie, podając konkretne fakty, argumenty, choćby ostatnio o gospodarkach kolejnych krajów europejskich, które przełożyły swoją wajchę na gospodarki wojenne. Więc uważam, że Rosja nie ma interesu w eskalowaniu tej wojny, przynajmniej na razie. Natomiast są tacy, którzy mają i dlatego sprawę tę traktuje śmiertelnie poważnie. Dodając do tego oczywisty fakt, że nasze skłócone społeczeństwo i słabe państwo nie za bardzo chyba kontroluje, co się dzieje dookoła, tworzy się z tego niezła mieszanka wybuchowa. Mieliśmy przecież próbkę irracjonalnych działań ze strony klasy politycznej, gdy wybuchł kryzys na granicy z Białorusią i w końcu ta cholerna wojna za Bugiem. Ja złudzeń nie mam. Nie mam złudzeń, że komuś może odbić korba i poleci w naszym imieniu z szabelką w imię polskiego mesjanizmu, którym po prostu szczerze gardzę. Ale wracając do wspomnianego szkolenia antyterrorystycznego. Czy wzięcie udziału w takim kursie również powinno być alarmujące dla części niepodpisujących się pod swoimi komentarzami internautów? Ludzi, którzy nie przedstawiają się, ale zawsze mają najwięcej do powiedzenia na każdy temat? Czym innym jest bowiem zabieranie głosu, wchodzenie w spór czy też w dyskusję na ważny temat i przedstawienie się przy tym, a czym innym sianie farmazonów na lewo i prawo pod przykrywką niku? Tak jak mówiłem, nie mamy wiedzy, czy ten, kto do nas pisze, to jest 14-letni pryszczaty dzieciak, jakiś przegryw, którego nawet w domu nikt nie chce słuchać, więc szuka atencji w internecie. A może zabaniowany koleżka z tej czy innej grupy w tej czy innej sprawie. Nie jest tak zawsze, ale najczęściej po drugiej stronie siedzi człowiek o znikomej wiedzy, troll, którego celem jest poddawanie pod wątpliwość rzeczy poważnych, albo najnormalniejszy w świecie kretyn. I też nie ma w tym nic złego. Nie ma. Ludzie są tacy i tacy. Ale nie może taka postać rościć sobie prawa do tego, abyśmy musieli liczyć się z jej zdaniem. Ja mam imię i nazwisko. Nazywam się Marek Miśko. I podpisuję się pod każdym słowem, które tutaj do was wypowiadam. I za każde biorę odpowiedzialność. Mogę się mylić, rzecz jasna, jak każdy człowiek, ale w tym przypadku stanowisko mam od lat mocno ugruntowane i wynika ono z jakiegoś tam doświadczenia. Jestem strzelcem sportowym, instruktorem strzelectwa bojowego i prowadzącym strzelanie. Wprawdzie od dawna nie praktykowałem tych funkcji, ale jednak mam ukończonych wiele kursów od Maritime Security Operative z STCW przeciwpożarowym przez medycynę pola walki. Miałem do czynienia z różnego rodzaju sytuacjami, w których moje życie było zagrożone. I wiem, jak wyglądają oczy śmierci, która w moje oczy z kolei spoglądała. Doszkalam się w różny sposób. Staram się, na ile wystarczy mi czasu, edukować ludzi. Na przykład z naszej kaplicy wybraliśmy się kiedyś w dosyć dużej grupie na strzelnicę, gdzie prowadziłem również strzelanie jako instruktor. Po co to robię? Bo chcę wojny? Bo chcę terroryzmu? Bo do niej podżegam, pisząc do was te rzeczy albo mówiąc?
prosząc ludzi, aby nie bagatelizowali zdobywania wiedzy w zakresie obronności i swojego własnego bezpieczeństwa. Czy jak mówię, że plecak bezpieczeństwa, lub jak wolicie, plecak ewakuacyjny, ale jest to zła nazwa, jest wart posiadania, to opowiadam się po stronie tych, którzy prą do wojny, czy raczej wykazują się zdrowym rozsądkiem i pewną odpowiedzialnością, zachęcając do tego innych. Czy gdy zachęcam rodaków do posiadania broni palnej, czy to przez pozwolenie na broń sportową, myśliwską, czy kolekcjonerską, bo warto umieć się nią posługiwać, sieje niepotrzebną panikę? Znajdziecie całą masę komentarzy anonimowych internautów, którzy wszystkie działania proobronne, zwiększające świadomość obywatelską w zakresie ich własnego bezpieczeństwa, kategoryzują jako niepotrzebne straszenie ludzi i parcie do wojny, która nas nie dotyczy. Proszę Państwa, problem w tym, że to, czy jakieś zagrożenie nas dotyczy, czy nie, najmniej zależy od anonimowego internauty na Facebooku czy Twitterze. I może takiego kogoś rozczaruje, ale niestety od nikogo z nas również. Żyjemy w czasach, które różnią się niemalże we wszystkim od tego, do czego przyzwyczailiśmy się przez ostatnie 30 czy 40 lat. Internet i nowoczesne systemy są dla nas oczywiście wielkim udogodnieniem, ale niestety stanowią również potężne zagrożenie, również związane z podejmowanymi tam wrogimi działaniami. Taką dywersją ideologiczną, słowną, podpuszczaniem ludzi itd., itd. Słyszeliście pewnie opowieść Krzysztofa Stanowskiego, a kto nie, to warto się z nią zaznajomić, do którego żony z numeru tegoż Krzysztofa, czyli jej męża, w czasie, kiedy on nie wykonywał żadnego telefonu, zadzwoniła kobieta i powiedziała, że doszło do wypadku, w którym zginęły ich dzieci. Albo historię, gdy kilkukrotnie z jego numeru telefonu wzywano służby ratunkowe do jego domu. Chociaż Stanowski sam nigdzie nie dzwonił. Ktoś wykorzystał jego numer i dokonał przestępstwa na jego konto, chcąc utrudnić człowiekowi życie. Uważajmy na tych, którzy usypiają naszą czujność, ale też tych, którzy podżegają. Wszystkie te Hołownie, opowieści o wdeptywaniu Putina w ziemię, wszyscy, którzy opowiadali o tym, że armia rosyjska nie istnieje, że jeżdżą na traktorach, że nie mają sprzętu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest nieprawda i okazało się to nieprawdą, bo gdyby było to prawdą, to ci wszyscy generałowie, te wszystkie spotkania NATO nie odbywałyby się w tak szybkim, zatrważającym tempie. Naszą czujność usypiają ludzie, którzy są oderwani od faktów. Twierdzą, że nie ma potrzeby zwiększać swoich umiejętności proobronnych, gromadzić podstawowych zapasów. Sieć pełna jest dziś różnego rodzaju agentury, której celem jest destabilizowanie, osłabianie więzi społecznych, podsycanie nastrojów wśród obywateli i sianie zamętu. Jeżeli macie takie życzenie, weźcie sobie to, co mówię, do serca. Jeżeli nie, to nie. Nie wierzcie mi na słowo, ale sprawdźcie sami, przeszukajcie internet i sami wyciągnijcie właściwe dla siebie wnioski. Ja pragnę wam tylko po prostu podpowiedzieć, ale również bierzcie poprawkę na mnie. Dzisiaj nazwiska nic nie znaczą. Minister obrony i plecak ucieczkowy. Otóż jak większość z was, widziałem taki oto zrzut z ekranu z artykułu w Rzeczpospolitej. Władysław Kosiniak-Kamysz. Plecak ewakuacyjny mam wciąż spakowany. Musimy być gotowi. Zdanie to wyraźnie sugeruje, że minister obrony 38-milionowego państwa w centrum Europy ma spakowany plecak ewakuacyjny, sugerując, że jest jednym z tych, który gotów jest do ucieczki. Na początku dałem się złapać. Coś mi tutaj jednak przestało grać. Wycinek, jak rozpoznałem po czcionce, pochodził z dziennika Rzeczpospolita. Tak się składa, że mam jego prenumeratę elektroniczną, więc wszedłem. Okazało się, że minister obrony nie udzielił wywiadu Rzepie, ale Radiu Z w programie Bogdana Rymanowskiego. Poszedłem więc do źródła i wysłuchałem tej rozmowy. Cóż takiego powiedział Kosiniak-Kamysz o plecaku ewakuacyjnym? Posłuchajcie. Ma pan w domu plecak ewakuacyjny? Jak jechałem na Ukrainę, był taki wyjazd pierwszy zaraz po wybuchu wojny parlamentarny. Ze wszystkich środowisk politycznych pojechaliśmy na drugi dzień po wybuchu wojny zawieźć już pierwszą pomoc humanitarną. Wtedy sobie taki plecak przygotowałem, z którym tam pojechałem po prostu i on do dzisiaj jest spakowany. Jak jechałem na Ukrainę, był taki wyjazd pierwszy raz po wybuchu wojny parlamentarny ze wszystkich środowisk politycznych. Pojechaliśmy na drugi dzień po wybuchu wojny zawieźć już pierwszą pomoc humanitarną. Wtedy sobie taki plecak przygotowałem, z którym tam pojechałem po prostu i on do dzisiaj jest spakowany. No, halo. To zdanie brzmi trochę inaczej, prawda? Inaczej niż to, które rozeszło się w setkach tysięcy. Plecak ewakuacyjny mam wciąż spakowany, musimy być gotowi. To zdanie wyrwane z kontekstu, które ośmieszyło człowieka, a co najgorsze,
instytucję ministra obrony naszego kraju, a czy tego chcemy, czy nie, jest nim Władysław Kosiniak-Kamysz. Możemy go nie popierać. Ja rządu Tuska nie popieram. Ale przecież to jest minister naszego państwa. Raz, że 2 lata temu, gdy Rosja najechała Ukrainę i jest mowa o tym plecaku, Kosiniak-Kamysz nie był jeszcze ministrem obrony, no a 2, moim zdaniem, minister tego plecaka nie ma. Palnął tak jedynie, aby dać dobry przykład, że warto się w taki plecak zaopatrzyć, a że wyszło jak wyszło, zabrakło zdolności, umiejętności PR-owych, a może po prostu powiedział to na gorąco. Nie moją rolą jest usprawiedliwiać, chciałbym natomiast oddać sprawiedliwość. Pomimo całej mojej niechęci do obecnego rządu Tuska, my, ludzie myślący, nie możemy zachowywać się jak partyjniacy z jednej czy drugiej strony barykady. Jeżeli facet tego nie powiedział, to nie powiedział. A przed chwilą to udowodniłem. Nie ma co wysyłać człowieka na szafot. Sam przecież nieustannie powtarzam, że partyjniactwo zaślepia nasze umysły, no i nawet jeżeli nie pałam sympatią do obecnego rządu, mówiąc bardzo eufemistycznie, tak jak nie pałałem do poprzedniego, który spieprzył wszystko, co tylko można było spieprzyć w sprawach najistotniejszych, a do niego mogę mieć większe roszczenia, dlatego że podawał się za rząd prawicowy i jako człowiek prawicy, myślę, że bardziej realnej niż Prawo i Sprawiedliwość, ja i wy mieliśmy prawo od nich czegoś więcej oczekiwać, bo na sztandarach mieli dokładnie to, co my mamy w sercach, a okazało się później, że tego w ogóle nie mają. Boga, honor i ojczyznę. Pandemia, rolnictwo i piątka dla zwierząt, zboże z Ukrainy, szczepienia, respiratory, pomoc Ukrainie, niezbudowana elektrownia atomowa przez 8 lat, niezbudowane CPK tylko na planach, mieli do zrealizowania. Dlaczego nie zrealizowali? Teraz wszystko zrzucają na następców. Gdyby zrobili to odpowiednio wcześniej, nikt by nie mógł się już z tego wycofać. Gdyby tam już stały hale lotniskowe, gdyby był wylany beton pod pas startowy czy pasy startowe itd., itd. Prawdopodobnie ono po prostu nie miało powstać. No ale mimo wszystko to nie oznacza, że mamy tworzyć partyjniacki przekaz wbrew faktom. Wielokrotnie podczas naszych spotkań na kanale Marek Miśko Czuwaj krytykowałem postępowania wielu polityków i ministrów, zarówno tych pisowskich, jak i teraźniejszych. Kilka razy oberwało się również i to mocno obecnemu ministrowi obrony. Ale on słów o plecaku nie wypowiedział tak, jak podała to Rzeczpospolita. Podawanie dalej nieprawdy w tej sprawie ośmiesza Polskę, bo Kosiniak-Kamysz nie jest osobą prywatną, jest ministrem obrony. Jeżeli teraz rozchodzi się po świecie informacja za pomocą różnych social mediów, że polski minister obrony ma spakowany plecak, to jaki to buduje wizerunek nas? Przecież nie jego, nas, jako Polaków, jako państwa. Minister obrony Kosiniak-Kamysz palnął straszną głupotę, ale nie sądzę, żeby szef resortu obrony stał spakowany w drzwiach z plecakiem ewakuacyjnym, kiedy wiadomo, że cały rząd wraz z ich z rodzinami w sytuacji jakiegokolwiek dużego kryzysu czy zagrożenia będzie ewakuowany w bezpieczne miejsce, które jest jednocześnie centrum zarządzania kryzysowego i nie potrzebują oni tam żadnych plecaków, bo mają po prostu wszystko. Jest takie coś jak Agencja Rezerw Materiałowych i ona o to wszystko dba, przynajmniej powinna. Panie ministrze, niepotrzebnie pan to powiedział. Strasznie to brzmi w ustach ministra obrony. Niemniej bez względu na to, czy ktoś przed wojny, czy też nie, taki plecak to podstawa. Każdy, kto odradza posiadanie takiego plecaka, jest wybitnym debilem. Nie ten, kto go nie ma. Ten, kto nakręca innych, że jest niepotrzebny. Nie musisz takiego plecaka mieć. Możesz mieć ku temu jakieś własne przesłanki i powody, ale od tego, jak go masz, nic ci nie ubędzie. Poza tym, żeby była świadomość i jasność. Plecak ewakuacyjny swoją nazwą wprowadza w błąd, bo on najmniej służy ewakuacji, chociaż również. O tym jednak za chwilę. Nie słuchajcie więc takich ludzi, bo naiwnym jest bowiem podejmowanie działań na podstawie anonimowych krytyków w internecie czy też doradców. Nie wiemy, kto jest po tamtej stronie, kto kryje się za nikiem. Gotowość na niebezpieczeństwa i minimalizowanie ryzyka jest normalnym działaniem człowieka zdrowego. Idiotów będzie mi żal. Ale mniej. Dużo mniej. Równie dobrze żona może powiedzieć: nie strasz dzieci, po co idziesz na kurs pierwszej pomocy? Przecież nic się nie wydarzy. Przestań straszyć rodzinę, po co chodzisz na te strzelnice? Wyjmij z samochodu apteczkę i gaśnicę, przecież nic nam się nie stanie. Po co to wozić i straszyć dzieciaki? Też jestem przeciwnikiem wojny. Przeciwnikiem podziałów, które politycy tworzą w społeczeństwie. Tego ich, proszę wybaczyć, ale muszę... okrągłego pierdolenia za przeproszeniem o niczym. Gardzę polityką PiSu, którą prowadzili względem konfliktu na Ukrainie, a działaniami obecnego rządu, do którego PSL niestety dokłada swoją cegiełkę, w mojej ocenie można je zakwalifikować.
są one Polsce jak najmniej potrzebne i wcale nie różnią się od tych Morawieckiego. Natomiast bardzo dobrze, że minister obrony poruszył temat plecaka ewakuacyjnego i trzeba o tym mówić. Na wszystkich szkoleniach, na których byłem, a były to szkolenia zawodowe z wojskami sił specjalnych, jednostki Formozy, gdzie przechodziłem Maritime Security Operative, jednostki wojsk specjalnych w Lublińcu, szkolenia wysokościowe, również z desantem ze wojskowego śmigłowca. Wszędzie nieustannie mówiono, i to jeszcze na długo przed wybuchem wojny, również przed zajęciem Donbasu, że warto, absolutnie warto takie plecaki mieć. I wielu ludzi, którzy zajmują się wojskowością zawodowo, mówię tutaj o szkoleniowcach i tak dalej, takie plecaki posiadają, oczywiście znacznie bardziej rozbudowane, i nie można będzie porównać nawet ich do tego, który wam za chwilę przedstawię, bo on jest zwykłym plecakiem cywilnym. Natomiast ci, którzy mają dostęp do wielu różnych rzeczy i kasę przede wszystkim, bo to kosztuje, wyposażają swoje plecaki naprawdę w solidny sprzęt. Tymczasem, panie ministrze, czekamy na poważne informacje o tym, jak mają się sprawy z obroną cywilną, którą PiS zniszczył jedną ustawą, i schronami. I nie! A zwracam się teraz do tych mniej zagospodarowanych intelektualnie, którzy jakimś przypadkiem trafili na nasz kanał. Posiadanie sprawnych schronów nie jest straszeniem i podżeganiem do wojny, ale zdrowym rozsądkiem. Plecak ewakuacyjny, czyli plecak bezpieczeństwa. Oto jeden z moich zestawów, który zamierzam jeszcze rozbudowywać. Po co? Za chwilę wam go pokażę. Bo tak po prostu chcę. Bo tak uważam. Ale wam również polecam. Na jaką okoliczność? Na każdą. Powódź, długotrwałe problemy z energią elektryczną, wzmożona przestępczość wynikająca z braku dostępu do prądu. Pamiętajcie, że jak wzmaga się wiatr, to najpierw unoszą się śmieci. Więc najpierw wzrasta przestępczość. Dalej skażenie chemiczne. Zobaczcie, wczoraj w Siemianowicach Śląskich, co się wydarzyło? Podpaliła się ogromna przestrzeń odpadów chemicznych. Patrz! Siul, jak beczka leci! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie dla całych Katowic, Chorzowa, Gliwic, a nawet, zdaje się, Zagłębia Dąbrowskiego. Czyli co? Takie rzeczy po prostu mają miejsce. Mogą zablokować pewną przestrzeń na jakiś czas, 2-3 dni. Mogą w tym czasie służby nie dojechać i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś, gdy Polaków mieszkających na Kaszubach dotknęła ogromna klęska, bo przyszedł wielki wiatr, tornado, cokolwiek to było, wyłamało wszystkie drzewa, mnóstwo ludzi uwięzionych i tak dalej, i tak dalej. Pojechaliśmy wówczas razem, po prostu się zgadaliśmy, Rafał to wymyślił, i we dwóch pojechaliśmy zawieźć tam piły motorowe, cięliśmy razem z tymi ludźmi te drzewa, przywieźliśmy jakąś żywność, jakąś wodę i tak dalej, i tak dalej. Te plecaki wówczas byłyby również tym ludziom potrzebne. Tym, którzy szczególnie byli wówczas w leśniczówce lub w domkach w środku lasu. Bo takie osoby się znalazły i zanim dotarły do nich służby, minęły 2 dni. Taki plecak jest bardzo dobrym rozwiązaniem na taki właśnie czas, bo może nam pomóc po prostu przetrwać. O tym, co w tym plecaku, za chwilę. Ale może to też być atak cybernetyczny, który blokuje dostęp do większości funkcji normalnego państwa, a nawet, jak rzekłem, konflikt zbrojny. Powodów do posiadania takiego plecaka jest wiele. Czy plecak ewakuacyjny ma wyłącznie związek z ewakuacją lub ucieczką? Nie. I nie po to też został wymyślony, stworzony. To forma zebrania w jednym miejscu, wygodnym miejscu i łatwym do przenoszenia miejscu, rzeczy najpotrzebniejszych, które mogą się przydać w sytuacjach kryzysowych. Pakowanie ich do plecaka wcale nie oznacza, że mamy opuszczać swój dom i jechać przed siebie, a sama tylko obecność tego plecaka w bagażniku czy na tylnym fotelu zapewni nam bezpieczeństwo. Przeciwnie, plecak ewakuacyjny nie może ograniczać się do samego plecaka. Zdroworozsądkowym jest postarać się o to, aby właśnie w czasach względnego jeszcze spokoju zatroszczyć się o odpowiednie zapasy żywności dla całej rodziny. Dokładnie tak jak w bajce o pasikoniku i mrówkach Ezopa. Pamiętacie, a jeżeli nie pamiętacie, to sobie odświeżcie. Musimy zaopatrzyć się w coś z długą datą przydatności do spożycia. Po co? Aby w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia nie trzeba było wystawać w ogromnych kolejkach po papier toaletowy i konserwę. Warto zabezpieczyć się też w awaryjne źródło zasilania. Ja mam akurat... Czy ja to chwycę? Kemota, bo jest podłączony. Awaryjne źródło zasilania podłączone do akumulatora, dużego akumulatora, takiego, jakie wykorzystuje się w szpitalach
podczas awarii prądu, żeby można było na przykład prowadzić zabiegi, zasilić światłem i tak dalej, i tak dalej. Ciężkie to cholerstwo strasznie, ale warto mieć. W plecaku nie trzymamy jedynie żywności i środków medycznych. Jest to miejsce, uwaga, również do trzymania pendrive'a z danymi. Najlepiej na hasło, a w nim zeskanowane dokumenty, które uważamy za ważne, karty lecznicze, jeżeli na coś chorujemy, akty własności i tak dalej, i tak dalej. Warto mieć też przygotowany zapas podstawowych leków. Każdy może doposażyć sobie go w co tylko chce. Plecak musi natomiast być przestawny, wygodny do noszenia i nie za ciężki. Osobiście lubię wspierać swoich, więc większość wyposażenia kupujemy u znajomych. W moim przypadku jest to sklep kolegi Bartka z Częstochowy. Sklep nazywa się Na Ostrzu. Teraz macie na dole informacje, jak tam dotrzeć. Przejrzyjcie sobie tę stronę. Po prostu, jeżeli wam się coś spodoba, to wybierzcie. Jeżeli jesteście zainteresowani budowaniem takiego ekwipunku, tam można znaleźć po prostu wszystko. Zaopatrzyć się tanio w demobil z całego świata. No i większość potrzebnych rzeczy, od butów po latarki i żywność liofilizowaną, o niej za chwilę. Sprawdźmy więc teraz, co kryje się we wnętrzu mojego plecaka. Waży, myślę, jakieś 15 kg. Monika, dobrze to widać w kamerze, bo... Nie wiem. O! Więc, moi drodzy, u góry jestem zaopatrzony w różnego rodzaju pierwszego dotyku środki związane z odkażaniem. Takie proste, które znamy z czasów tej cholernej pandemii. Więc są tutaj zwykłe płyny, które po prostu na skaleczenia pomogą, czy dzieciom i tak dalej, bo to jest bardzo ważne w różnych sytuacjach, kiedy nie mamy do tego dostępu, żeby dbać o bezpieczeństwo również w kwestii odkażania. Rozcięty palec może spowodować, że nieleczony w tym sensie, może spowodować, że zachorujemy na naprawdę poważną chorobę, gronkowce i tak dalej, i tak dalej. Do tego mam tutaj zestawy baterii, różnego rodzaju baterii w różnych wielkościach, które na pewno się przydadzą do latarek i innych sprzętów, które też wam zaraz pokażę. Jest też zwykły, bardzo prosty klej, mocny i silny, ale po to, żeby można było na przykład, gdy już trzeba będzie wyjść podczas wędrówki, skleić buty, naprawić różnego rodzaju rzeczy. To wszystko jest bardzo potrzebne. To są takie drobne sprawy, które później na przykład w środku lasu albo tam czegoś mogą się po prostu przydać, a skąd tam wziąć klej? Nie jesteśmy wszyscy survivalowcami, żeby zrobić na przykład z żywicy albo z kasztanów, prawda? Co my tutaj dalej mamy? Środki medyczne. To jest jedna tylko z torebek, w której te środki trzymam. One są bardzo proste, zwykłe aspiryny i tak dalej, ale jest coś ważnego, w co się można, jeszcze trochę się pogniotło, zaopatrzyć. Jest to Amotax. Jest to antybiotyk, który jest w twardych kapsułkach. Te twarde kapsułki, oczywiście trzeba pilnować, żeby ten data przydatności się zgadzała. Ja tutaj mam jeszcze do 2025 roku, do grudnia, więc mam jeszcze na rok tego zapasu. Chodzi o to, że jeżeli byśmy doznali jakiegoś urazu, broń Boże, rany postrzałowej, czegokolwiek, coś by na nas spadło, to tę kapsułkę, nie tylko ona jest do połykania, prawda, żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się różnego rodzaju jakichś gangren i tak dalej, które mogą do nas dojść, ale można ją rozpołowić i posypać nią ranę. Jest to środek antyseptyczny wtedy. On będzie blokował wszelkie zarazki i wszelkie wirusy, aż do momentu, w którym będziemy mogli uzyskać profesjonalną pomoc ratownika medycznego. Więc warto też zabezpieczyć się takie oto antybiotyki. Poza tym ketonale, silne środki przeciwbólowe i takie środki dla dzieci, jeżeli będziecie z dziećmi. Klasyczne różnego rodzaju urządzenia wielofunkcyjne, które pozwolą nam też wykonywać różne czynności i tak dalej, to jest warto absolutnie mieć. Do tego, co jest ważne, staza. Staza. Czyli środek wykorzystywany przede wszystkim przez wojsko, przez służby. Na czym polega ta staza? Teraz wam nie będę prezentował, bo przeszkodzi mi mikrofon. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest ten cały system, który jest złożony z tego oto patyka. Przy kupowaniu stazy należy pamiętać o tym, żeby wydać pieniędzy tyle, ile trzeba. Taka staza powinna kosztować około 150-200 zł. Nie wolno kupować nic plastikowego, nic chińskiego za 20, za 30 i tak dalej, dlatego że już to pokazała wojna na Ukrainie. Było takich mnóstwo
oszustów, no frajerów zwykłych po prostu, którzy wykorzystując tę sytuację sprzedawali na front albo wysyłali na front plastikowe stazy, a one służą po prostu do ratowania życia. Kiedy jest na przykład postrzał, przeszedł po tętnicy udowej czy w innym miejscu, człowiek się wykrwawia, taką stazę się zakłada, zakręca bardzo mocno i zaciska. Jeżeli ona jest z plastiku, puści i pęknie, to wówczas jest śmierć na miejscu. Nie jesteśmy w stanie człowieka odratować, więc na takie rzeczy, które ratują życie, a dzisiaj to już jest zasobnik na wyposażeniu każdego żołnierza, warto naprawdę zainwestować i mieć to nawet po prostu, kiedy idzie się na wycieczkę w góry. Upadek, złamanie nogi, broń Boże otwarte, mocne skaleczenie, duże krwawienie, staza ratuje życie. W ogóle firma, która to produkuje, powinna mieć takie hasło reklamowe. Staza, produkt, który ratuje życie. Co tu jeszcze mamy? Latarka, prosta sprawa, zobaczcie. Też kupiona w sklepie u Bartka w Częstochowie na Ostrzu, to wszystko można załatwić online. Jest to latarka, która jest ładowana za pomocą baterii słonecznych oraz, uwaga, dynama. Można. O, można tak. Wszystko gra. Więc kiedy potrzebujemy źródła światła, nie mamy baterii, dynamo, wszystko nam tutaj po prostu pięknie gra. Tutaj mamy baterię do telefonu, która również jest ładowana za pomocą fotowoltaiki. Co my tutaj jeszcze mamy? No to znowu leki, bo to jest akurat taka torba, w której to wszystko się mieści, ale jest jeszcze środek, żeby wam pokazać, co jest w środku. Klasyczne apteczki. Są to apteczki zwykłe samochodowe. Dlaczego samochodowe? Ponieważ normalny człowiek, taki jak ja, nawet ten, który przeszedł szkolenia, ale były dawno temu i nie powtarza tych szkoleń, cały czas się nie rozwija, i tak nie jest w stanie wykorzystać profesjonalnej apteczki. Idę o zakład, że 80% ludzi nie jest w stanie ogarnąć tej apteczki, zwykłej, klasycznej, samochodowej, co jest w środku. A wiecie dlaczego? Bo my bardzo często kupujemy te apteczki za kilkadziesiąt złotych, a następnie wkładamy do samochodu i nigdy do nich nie zaglądamy. I pierwszy raz, kiedy do nich zaglądamy, to jest miejsce, w którym trzeba ich użyć. A sztuka polega na tym, żeby je otworzyć, zmarnować, poprzerabiać, pobawić się z dziećmi, pozakładać. Na YouTube jest cała masa tych filmów, jak zakładać różnego rodzaju opatrunki. I po prostu przetrenować, zmarnować te 40, 80, 160 zł na kilka apteczek, żeby po prostu można było wiedzieć w sytuacji ekstremalnej, jak z tego korzystać. Więc będę odkładał na bok, żeby już nie pakować. Piotr zresztą na tym szkoleniu, o którym wam wspominałem, opowiedział o jednej bardzo ważnej rzeczy, że jak kobiety noszą ze sobą gaz w razie jakiejś tam ochrony i tak dalej, kobiety nie używają tego gazu. W tym sensie, że go mają gdzieś tam w torebce pomiędzy tymi wszystkimi swoimi rzeczami, które tam trzymacie, i nigdy go nie używają, więc nie wiedzą, jak on działa. Drogie panie, to nie jest sztuka mieć gaz, on was nie obroni sam, że on jest w torebce, trzeba umieć się nim posługiwać. Więc trzeba zmarnować kilka buteleczek w lesie, psikając na przykład w drzewo, żeby można było, czy w jakąś ścianę, żeby można było wiedzieć, jak on reaguje. I co powiedział istotnego Piotr? Trzeba sobie dać psiknąć takim gazem w oczy. Niestety. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku napaści może zawiać inaczej wiatr, jeżeli jest to gaz pieprzowy, a nie żelowy. Możecie go źle użyć i będziecie bardzo zaskoczone, jeżeli nigdy takiego gazu nie czułyście na sobie. Będziecie bardzo zaskoczone wtedy tym, jaką reakcję on wywołuje. Dlatego warto nie być niczym zaskoczonym. Więc to nie jest naprawdę wielki problem. Zamknąć oczy, psiknąć, oczywiście nie polecam, sami sobie decydujcie, ale zamknąć oczy, psiknąć i zobaczyć, jak to po prostu działa. Zmywamy to tylko i wyłącznie mlekiem, a nie wodą. Ale rozumiecie, jaki jest tego przekaz. Dalej, proszę państwa. Co to jest? Silver tape, czyli taśma MacGyvera. Każdy powinien ją mieć. WD-40 i silver tape ratuje świat. Ta taśma posłuży nam do wielu, wielu rzeczy. Możemy folię ochronną, na przykład kiedy będziemy mieli jakąś ranę postrzałową, przyłożyć folię ochronną bardzo mocno i zalepić to taśmą klejącą, kiedy nie mamy ze sobą opatrunków, tak aby można było dotrzeć w jakiś rozsądny, logiczny sposób do jakiegoś punktu medycznego i zablokować dostanie się w zakażenia, prawda, albo wykrwawienia wręcz, więc silver tape to absolutna podstawa. My tutaj tego silver tape'a trochę mamy. Tutaj was bardzo zaskoczę. Zobaczcie, jest słoik. Trzymam to w słoiku, bo boję się tego przekładać gdzie indziej. Słoik się może oczywiście zbić. Może jakiś plastik na to znajdziemy. To dobry pomysł, Monika, żeby to zrobić. Więc, proszę państwa, to jest propolis.
czyli kit pszczeli, ale surowiec. Jest to najlepszy, naturalny antybiotyk istniejący na świecie. Żaden czosnek i nic, tylko propolis. To jest to, co pszczoły wytwarzają. Tym leczymy gardło, tym to dajemy do herbaty. To jest 1000 razy lepsze niż miód i to możemy połączyć z wodą. To będzie z tego taka papka się zrobi gęsta i możemy nałożyć to na ranę. Również ma arcypotężne możliwości antyseptyczne. Więc propolis polecam wszystkim. Można kupić to w tabletkach, w różnych takich innych dozownikach, do psikania, do ust i tak dalej, ale surowiec, z którego można wytwarzać różne rzeczy, właśnie pasty, maście i tak dalej, to jest najlepsza rzecz, którą możemy zrobić. Tutaj mam też ciekawostkę, zanim wam jeszcze pokażę żywność. Torebkę. To wszystko jest z demobilu, to się kupuje za 15 zł. To jest, zdaje się, wojsk holenderskich, jak dobrze pamiętam. I tutaj też są schowane leki oraz różnego rodzaju zapalniczki, krzesiwa, tak żeby coś nie zmokło, bo to może pływać i to się nie zamoczy, co jest w środku. Więc polecam takie torebeczki. Na stronie u Bartka można też to wszystko przejrzeć. I żywność, moi drodzy. Żywność. Czy ja mogę te nazwy pokazywać? Nie, nie jestem tam jakimś dziennikarzem, więc chyba mogę. Żywność liofilizowana. Tę kupiliśmy, zdaje się, 2 lata temu. A do 2026 roku przeznaczona jest do spożycia. Ja oczywiście będę ją jadł i później, dlatego że to jest tylko taka umowna data, gdzie producent się zabezpiecza przed ewentualnymi skutkami. Jak człowiek głodny, to i zje przeterminowane, prawda? Więc ona ma, charakteryzuje się tym, że ma bardzo długą, jest przeznaczona do spożycia przez bardzo długi czas. I to jest żywność liofilizowana i w tym przypadku tutaj akurat mamy, żeby was nie skłamać, w tym pudełeczku mieści się potrawka ziemniaczana z wołowiną i groszkiem. Taką żywność liofilizowaną zabierają oczywiście trekkerzy, natomiast ona jest identyczną żywnością, którą stosuje się w amerykańskiej, polskiej, brytyjskiej, francuskiej, nowoczesnej, każdej natowskiej armii. Tutaj wystarczy tylko to po prostu otworzyć, zalać wodą, wymieszać, odczekać i jest gotowe pożywienie. Nagle to bardzo mocno pęcznieje, groszek staje się mięciutki, pyszny, świeży, ziemniaczki, pire i mięso. I to wszystko jest naprawdę bardzo smaczne. W tym plecaku znajduje się tych porcji 5. Mamy jeszcze taki karton, w którym jest ich więcej, ale będziemy z pewnością się doposażać, bo tak po prostu uważamy. Czy jeszcze coś wam tu powinien pokazać? A, tak. Więc to wyjmuję. Uwaga. To jest radio, czyli tranzystor na baterię. Po co nam jest potrzebne takie radio? W jakiejś sytuacji, kiedy nie będzie energii elektrycznej, kiedy nie będzie dostępu do sieci GSM, władze państwowe po pewnym czasie rozpoczną nadawanie za pomocą fal radiowych. Jeżeli nie będziemy mieli prądu i będziemy mieli radyjko w domu, ale ono będzie tylko na prąd, to nic nam to po prostu nie da. Warto zabezpieczyć się za kilkadziesiąt, kilkanaście złotych w normalne, zwykłe, klasyczne radyjko na baterię albo radyjko na pędzane korbką, wtedy się ładuje tam taką turbinę, ona przez kilka minut może funkcjonować. Są różne teraz rzeczy, to można akurat kupić u Chińczyków za grosze. Warto tylko, żeby było stabilne, prawda? Żeby to nie był jakiś taki plastik, który zaraz nam się rozwali w plecaku i nie będziemy mogli z tego korzystać. Do tego knoty do lamp naftowych, to też jest bardzo przydatna sprawa i nafta. Takie różne rzeczy i co najważniejsze, butle z gazem. Takie małe, jak do zapalniczki. Otwierane, kiedy się zapalniczkę, prawda, napełnia. Dlaczego? Dlatego, że do tej butli kupimy sobie też za kilkadziesiąt również złotych malutki piecyk, kuchenkę gazową, na której będzie można coś ugotować. Tych butli kilkadziesiąt w domu po prostu. To nie są drogie rzeczy. Myśmy to chyba wszystko kupili. 30 butli razem z tą kuchenką za 200 parę złotych. 300 zł, tak jak stosuje się normalnie na wyjazdach turystycznych, prawda? Więc gdyby zabrakło w domu gazu, zabrakłoby prądu, nie właśnie z powodu wojny, bo ten plecak nie jest tylko po wojnie i nie jest do ucieczki, jak wam mówiłem, on jest po to, żeby był ustawny, łatwo było założyć na plecy i żeby gdzieś tam fajnie funkcjonował. Przy przekładaniu, przy sprzątaniu w domu, przecież nie każdy może mieć jakąś przestrzeń do trzymania tych rzeczy. Więc ta butla z gazem, te butle mogą się przydać, bo będziemy mogli po prostu coś sobie ugotować. Jeden błąd, moi drodzy, który ja popełniłem,
Ale zrobiłem to celowo, dlatego że było po prostu taniej. Ten plecak akurat jest plecakiem bardzo dobrej jakości. Jest to plecak Helicona, jednej z najlepszych firm na świecie. Jest to polska firma, która zajmuje się produkcją szpeju wojskowego i tak dalej. Jaki to jest problem, jaki to jest błąd? Że ja kupiłem ten plecak, ale tylko dlatego, że jest taniej. Kupiłem go w kamuflażu wojskowym. Nie powinno się takich rzeczy robić. Jesteśmy cywilami, nie udawajmy komandosów po prostu. Nie naklejajmy tutaj żadnych nalepek, żadnych tam nie wiadomo insygniów, flag. To nie jest po to. To nie służy po to, żebyśmy oblepiali się jak choinka i dawali sygnał ewentualnym przeciwnikom, kim jesteśmy, po co jesteśmy. Taki plecak rzuca się w oczy i taki plecak jest bardzo przydatny wojskowym, którzy zaatakują na przykład kraj i mogą sobie go od nas pożyczyć. Najlepiej plecak, który kompletnie nie rzuca się w oczy. Żeby nie udawać wojskowego, kiedy jesteśmy obserwowani, kiedy dochodzi do jakiegoś, nie daj Boże, konfliktu, wypatruje się takich symboli, wypatruje się takich rzeczy. I wtedy możemy być niestety źle rozpoznani, nie jako cywile, a jako żołnierze. Będę to zmieniał pewnie, jak znajdę coś w dobrej cenie. Ten plecak charakteryzuje się tym, że można po prostu z nim iść nawet te 30 kg na plecach, 40 kg na plecach i naprawdę jest wygodnie. Ma różnego rodzaju systemy, paski i tak dalej, które sprawią, że możemy przejść bardzo długą, długą, długą trasę, kiedy będzie trzeba przechodzić, bo ta ewakuacja jest tutaj tym procentem. Głównie chodzi o to, żeby mieć to wszystko uporządkowane w domu, a nie po szafach. Co mam jeszcze? To są takie drobne rzeczy, ale warto jest mieć je w domu bez względu na te plecaki, bezpieczeństwa i nie. Czyli, moi drodzy, świece. Zwykłe świece stołowe, zrobione z parafiny, nie z wosku, czyli wszystko tanie. Nie ma prądu, jest świeca, jest światło, można przeczytać książkę, człowiekowi się nie nudzi i tak dalej. Świece są bardzo przydatne, warto się zaopatrzyć. My mamy takich chyba 3 czy 4 kartony. No, po prostu warto, nie? No, to co będziemy sobie tłumaczyć, czym jest świeca. I kolejna rzecz. Manierka. Do której nalewamy sobie wody. Można też oczywiście kupić kamelbaka na plecach. To jest takie urządzenie, taki plecak, w którym jest z tyłu po prostu taki zbiornik na wodę i taka rurka i można tę wodę pić podczas właśnie marszu, trekkingu i tak dalej. Ale to zabezpieczamy, żeby mieć wodę, nie nosić butelek, które zajmują dużo miejsca. Tu jest fajny uchwyt. Montujemy sobie, zakładamy, do środka jest nalana woda i każdy z nas jest wyposażony w taką butelkę, kiedy będzie taka po prostu potrzeba. To jest dobre i wszystkim to serdecznie polecam do zakupu właśnie z taką rączką i z takim trzymaniem. To wszystko, co bym chciał wam powiedzieć na temat tego plecaczka ewakuacyjnego i jeszcze raz serdecznie zachęcić do tego, żebyście nie słuchali ignorantów, którzy wam doradzają i mówią, żeby tego nie robić, ponieważ jest to straszenie i podżeganie do wojny. Jeszcze raz wam powtórzę, na każdym kursie i szkoleniu, na którym byłem, czy to z jednostkami Gromu, czy jednostkami służb specjalnych w policji, czy jednostkami Formozy, czy na szkoleniach nieopodal Lublińca, wszędzie tam ci szkoleniowcy, ludzie zaawansowani, którzy pracują na wielu, wielu, wielu płaszczyznach bezpieczeństwa, takie plecaki po prostu posiadają. I to jest moja rekomendacja również. Dzisiejszy program może być dla części z was sporym zaskoczeniem, bo w tej jednej sprawie wziąłem w obronę ministra rządu, którego nie popieram i uważam, że w wielu miejscach jest po prostu antypolski. Natomiast myślę, że tego wymagała zwykła ludzka przyzwoitość. Nie zmienia to faktu, że nadal będę ciął słowem bez litości i bez wahania. Natomiast w jutrzejszym programie bardzo mocne zestawienie. Tak wygląda jego grafika promocyjna. Misja: rozbić małżeństwo i zniechęcić do zakładania rodzin. Przedstawię wam szokujące manipulacje, które wyniszczają więzi społeczne, mieszają młodzieży w głowach i sprawiają, że kobiety przestają być kobietami, a mężczyźni mężczyznami. I na tego raka niestety jeszcze nikt nie wynalazł lekarstwa. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez was to wszystko byłoby niemożliwe i by się nie udało. Nie byłbym w stanie tego własnymi siłami robić ani unieść, za co jak zwykle kłaniam się państwu w pas. Jeżeli ktoś z państwa byłby natomiast zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. A na odchodne. Oczywiście
Odpowiedni zestaw, który jest dziś czymś, co każdy z nas, w moim przekonaniu, powinien zacząć kompletować, nie daje gwarancji bezpieczeństwa, ale w sposób znaczący minimalizuje ewentualne ryzyko. Ja wiem, takie rzeczy kosztują, ale przecież nikt nie każe kupować tego hurtem. To nie jest tak, że nie mamy czasu. Jest czas. Jednego miesiąca to, następnego tamto i za pół roku się uzbiera. I to wszystko, o co w tym chodzi. O minimalizowanie ryzyka, a nie straszenie czy nakręcanie się wzajemne. Bycie gotowym nie jest oznaką głupoty, przeciwnie. I wolałbym ten cały plecak, uwierzcie mi, wrzucić na koniec w ogień, niż kiedykolwiek miałbym z niego skorzystać i miałby mi się do czegokolwiek przydać. Dzięki, że zechcieliście poświęcić mi swój czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.